panów radnych, witam zarząd powiatu dąbrowskiego, witam pana starostę, pana Dariusza Kwiatkowskiego, pana wicestarostę, pana Marka Kopię, pozostałych członków zarządu. Witam wszystkich państwa, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą sesję. Szczególnie witam panie i panów, którzy mają być dzisiaj na dzisiejszej sesji odznaczony, to znaczy medale za zasługi dla obronności. Są to państwo, których nazwiska chciałam odczytać. Są to państwo Janina i Stanisław Kupiec, pan Zygmunt Tobiasz, pan Cecylia i Kazimierz Micek i pani Aleksandra i Stanisław Kupiec. Serdecznie państwa witam. Witam. Witam pana burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, pana Kaczmarskiego, witam przedstawicieli policji, straży pożarnej, szkół i innych jednostek organizacyjnych powiatu dąbrowskiego. Witam również media. Szanowni państwo, dzisiejszy porządek obrad z uwagi na dwa szczególne wydarzenia, to jest złożenie ślubowania przez radnego elekta pana Jana Przochranę oraz wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju jest trochę inny niż zawsze i przedstawia się następująco. Pierwsze to jest otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie złożenie ślubowania przez radnego elekta. Trzecie wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju. Czwarte przyjęcie porządku obrad. Piąte przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Szóste sprawozdanie starosty, skarg zarządu powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu. Siódme zapytanie, interpelacje radnych. Ósme odpowiedzi na zapytanie, interpelacje radnych. Dziewiąte podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2016 rok. Dziesiąte podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej powiatu dąbrowskiego na lata 2016-2028. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok. Podobna uchwała to jest zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup karetki specjalistycznej typu C. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację posadzek holi windowych i klatek schodowych celem ich dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Radnoż zadania zarządzania drogami powiatowymi. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Radnoż dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania starosty dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rok 2015. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2016 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Punkt 23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2015 rok. Punkt 24. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 25. Ocena zasobu pomocy społecznej na rok 2015. 26. Sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z osiągniętych w 2015 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali. 27. Wolne wnioski i 28. Zamknięcie posiedzenia. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do przyjęcia porządku i ewentualnych poprawek, stwierdzam, że w sesji uczestniczy
16 radnych, jeden radny prelekt jeszcze nie jest pełnoprawnym radnym. Szanowni Państwo, ja może odczytam postanowienia komisarza wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu naszego kolegi radnego oraz przyznania tego mandatu naszemu koledze panu Janowi Czocharze jako radnemu Rady Powiatu. Postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego. Na podstawie stosownych przepisów ustawy Kodeks Wyborczy postanawia stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego pana Pawła Drożdża, wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 1 Komitetu Wyborczego PSL w wyborach do Rady Powiatu Dąbrowskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Postanowienie doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu oraz przesłać wojewodzie małopolskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Dąbrowskiego. Postanowienie podległo ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości Biuletynie Informacji Publicznej. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Konsekwencją tego postanowienia jest inne postanowienie komisarza wyborczego, to jest postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego. Na podstawie stosownych przepisów ustawy Kodeks Wyborczy w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego pana Pawła Drożdża, wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 1 Komitetu Wyborczego PSL, stwierdza się, że na jego miejsce wstępuje pan Jan Czochara, kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów i nie utraci prawa wybieralności. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, przesyła wojewodzie małopolskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Dąbrowskiego. Postanowienie podległo ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości Biuletyn Informacji Publicznej. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w związku z tym postanowieniem i tymi wydarzeniami, które się wcześniej wydarzyły, czyli z zrzeczeniem się mandatu przez Pawła Drożdża, pan radny elekt, myślę, że chce złożyć ślubowanie jako już pełnoprawny radny. Bardzo proszę wszystkich o powstanie i przyjęcie ślubowania. Ślubowanie polega na tym, że ja odczytuję rotę ślubowania, radny elekt wypowiada słowo ślubuję, może również powiedzieć słowa tak mi dopomóż Bóg. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękujemy, gratulujemy panu radnemu. Bardzo prosimy o podpisanie listy obecności. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych. W międzyczasie szanowni Państwo, w międzyczasie dotarł do nas komendant wojewódzkiej komendy. Przepraszam bardzo, pan Zbigniew Skurnowicz, serdecznie pana witamy. Pana obecność oczywiście bardzo się cieszymy, że pan jest z nami, ale myślę, że związana, że bezpośrednio z wręczeniem medali dla osób, które wcześniej były uznane za zasługi dla obronności. Bardzo prosimy pana komendanta. Tak, akurat jest ten punkt o zabranie głosu. Ja chciałam tylko odczytać. Czytałam nazwiska, ale teraz chciałam państwu odczytać, że decyzją ministra obrony narodowej, tak?
Przepraszam, był pan komendant, no nie dał mi dojść do słowa, także oddaję ten głos panu komendantowi. Myślę, że to jest jego powinność, także prosimy o zabranie głosu pana komendanta. Przepraszam bardzo, że się na gwałtownie władzy, ale to się już nie powtórzy. Do dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam przyjemność być przy Was. Ubolewam, niemniej jednak, że tak rzadko. A nie dlatego, że jest taka okazja, znaczy między innymi dlatego, że tak rzadko mogę być, bo możemy wyraźć medale przez wolności kraju. Ale ubolewam na tym, że w ogóle tak rzadko bywa. No to niestety, ale odkąd przybyło mi troszkę więcej powiatów do obsługi, no to mam troszkę też mniej czasu dla Was, żeby tutaj z Wami trochę pobyć. Posłuchać, co się dzieje w małej uczelni Sabrowa Tarnowska i powiecie Sabrowa Tarnowska. No i ubolewam na tym, że w dniu dzisiejszym też długo nie zagoszczę, bo obowiązki niestety wzywają. Będę musiał zaraz powrócić do Tarnowa. Spotykamy się dlaczego? Dlatego, by uhonorować rodziców, którzy wychowali na prawnych obywateli, dobrych synów, i skierowali ich do wojska w czasach, mam tutaj taką ściągę dość takich innych, bym powiedział, których po prostu należało ich kierować do wojska. Krótko mówiąc, nie szukali podstaw, by zwalniać ich ze służby wojskowej, tylko po prostu skierowali do służby wojskowej. Osoby, które otrzymują złoty medal, to są osoby, które wychowały 5 i więcej synów. Zwracam uwagę na 5 i więcej. Co dzisiaj jest, można powiedzieć, ewenementem. Osoby, które dostaną srebrny medal za zasługi dla wolności kraju, to osoby, które wychowały 3 i 4 synów i skierowali, i były te osoby, przepraszam, ci synowie byli w wojsku. Oczywiście od jakiegoś czasu mogły zdarzyć się im córki, ale ściąga mówi mi, że tylko byli synowie. Dlatego ogromne gratulacje. Minister Obrony Narodowej właśnie tylko i wyłącznie w taki sposób, a jest to najwyższe odznaczenie, jakie może przeznaczyć na ten cel, może podziękować tym właśnie, by uhonorować te osoby. To jest właśnie złoty i srebrny medal za zasługi dla wolności kraju. Ja już teraz w imieniu wszystkich dowódców, którzy kierowali tymi młodymi ludźmi, dziękuję Państwu za włożony trud w wychowaniu tych ludzi na dobrych, bo zakładam, że nie byli karani w związku z tym, że minister ich zobaczył i wyróżnił, na dobrych obywateli, na ludzi, którzy służyli w Wojsku Polskim i oddali swoje część życia dla armii, dla społeczności, nas wszystkich. Zważywszy na fakt, że służba wojskowa wtedy trwała 2 lata, w tej chwili służba przygotowawcza trwa 4 miesiące, także jeżeli ktoś miał przyjemność śledzić, jak się to zmieniało, to tylko podpowiem, że służba wojskowa kiedyś trwała 3 i 2 lata, później zmieniło się to na 18 miesięcy, później spadło to do 16 miesięcy, później jak dobra ciąża, czyli pas 9 miesięcy, a teraz jest 4 miesiące. I tutaj do wszystkich Państwa, jeżeli będziecie mieli możliwość przekazać tą informację swoim znajomym, najbliższym, dalszym znajomym,
oczywiście poza tym i te słów mają zapewniony w całodobowej służbie wojskowej. Także to sobie żartuję z tych innych służb. Także taką mamy ofertę. Oczywiście mamy również inne oferty. Nie będę teraz tutaj przedłużał swojej wypowiedzi. Jeżeli ktoś by był zainteresowany służbą wojskową, zapraszam do strony internetowej WKW w Tarnowie. Jest właśnie dobrze prowadzona, na bieżąco, także jak ktoś jest zainteresowany, to tam ma szereg informacji. Jeżeli czegoś nie dopowiedzieliśmy na tych stronach, kontakt jest, można zawsze zadzwonić i się dowiedzieć. Dobrowa Tarnowska nie jest daleko od Tarnowa, w związku z powyższym można w każdej chwili przyjechać i porozmawiać face to face. Ale teraz do rzeczy. Proszę wszystkich o powstanie. Decyzja nr 2424 łamane przez KAT Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 roku. Na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla wolności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionym nadaje złoty medal za zasługi dla wolności kraju Państwu Janinia Stanisławowi Kupiec, Panu Zygmuntowi Tobiasz, srebrny medal za zasługi dla wolności kraju, Państwu Cecylii Kazimierzowi Micek, Państwu Aleksandrze Stanisławowi Kupiec. Decyzję podpisał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Dziękuję bardzo. Prosiłbym osoby wymienione gminami, tak, Panie Dyrektorze, o wystąpienie. Dziękuję bardzo. Panią Przewodniczącą i Pana Starosty proszę o pomoc. Yes, sir.
Panie Przewodniczący. Jeszcze raz. Przedstawicielowi Tarnowskiej Komendy Uzbrojonej Panu Pułkownikowi.